końcu do gry Brawl Stars został dodany nowy tryb, ucieczka z trofeum. Dzisiaj przetestujemy sobie ten tryb i sprawdzimy, która z postaci najlepiej zbiera pucharki w nowym trybie i którą najłatwiej jest wygrać. Jeżeli wam się podoba nowy tryb, zostawcie łapeczkę w górę, a jeżeli jesteście nowi, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Jeszcze mam dla was jedną niespodziankę, został mi się ostatni skin do Tiffa Edgara, który jest warty 199 gemów. Jest to ostatnia szansa, aby go zgarnąć. Klikajcie pierwszy link w opisie, następnie kliknijcie przycisk wesprzyj twórcę i w komentarzu napiszcie: uwielbiam zbierać pucharki. W następnym odcinku ogłoszę szczęśliwego zwycięzcę. 12 marca otrzymam już wszystkie linki od Supercella, więc spokojnie moi kochani, każdy kto wygrał otrzyma nagrodę, ale musicie poczekać jeszcze tylko 2 dni. Ale na początku odbierzmy nagrody z sezonu 23. Ruszamy i uwaga, 5 star dropów. No dobra, dobry początek. Rzadki. 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 Kto by się spodziewał? Epicki, uwaga, z epika leci. Wow, mamy nowego skina. Jest to skin Pantera Max. No i pięknie, to mi się podoba. Zostawcie łapkę w górę za to. Wtedy na pewno też coś wytropicie. Ale zanim zaczniemy grać nowy tryb, odbierzmy sobie nagrody do Angelo. Mam tutaj 2500 monet. I uwaga, mamy do odblokowania jeszcze jednego skinka. Jest to skin Elf Angelo. Ale widzę, że dalej interfejs Brawl Stars coś słabo działa, bo pierw pojawia się dźwięk, a dopiero później postać. Mam nadzieję, że już to niedługo ogarną. No i mamy jeszcze 200 golda, do tego emotki. I jest też nowe przebranie do Gina. Jeden dzień, 18 godzin. Jest to skinek przekozacki, ale też przekozacki jest karnet zadymiarski, który muszę w tym momencie kupić. Ale zanim to zrobię, wpisuję kod Faret do sklepu, potwierdzam i kupujemy ulepszony za 60 zł. Karnecik kupiony. Odblokowujemy. Wow, 20% postępów na dzień dobry. Piękna sprawa. Te nagrody sobie odbierzemy w następnym odcinku. Tego skina do Gina kupię, ale nie dzisiaj, bo dzisiaj skupimy się na nowym trybie. Ucieczka z trofeum. Walcz o puchary, walcz z wrogami, innymi graczami o puchary. Uciekaj przez strefę wyjścia i zdobywaj nagrody. Wyjścia otworzą się, gdy na placu boju pozostanie połowa graczy lub gdy rozpocznie się końcowe odliczanie. Zbieraj kostki mocy, aby zwiększać swoje zdrowie i zadawane obrażenia. Na samym początku bym przetestował nowego zadymiarza w tym trybie. Sprawdźmy, czy on się nadaje. Kupimy do niego jeszcze gadżet, tarczę, no i oczywiście zwiększony damage. Mamy to. No to zaczynamy, moi drodzy państwo. Postaramy się wybić wszystkich i zdobyć wszystkie pucharki. Czy nam się to uda? Za chwileczkę się okaże. Więc od razu wjeżdżamy w lolę na pełnej. Bomba. Bomba. Mój pucharek. Lola też leży. Mamy Edgara. Strzał. Leży. Kolejne 2 pucharki. Mamy już łącznie 3. Jak widzimy, czerwone strzałki oznaczają portale, dzięki którym możemy uciec. Mamy Penny. Dostała. Bo 10 ult, szybko trzeba go tutaj zatruć. Dostał. Dostaje przez ścianę, dostał, jest zatruty czy nie? Dobra, dostał, dostał, dostał. Wow, jaki push. Nie trafiam go, dobra. 5 pucharków, postaramy się zdobyć 10. O kurde. O kurde, o kurde, o kurde. Nie, skąd on mnie widział? Padam, żyje! Lecz się, Farah, lecz się, szybko, on pada! Żyje. Co za chłop, on jeszcze żyje. Dostał? Dostanie? Dostał, leży! Okej, 9 pucharków! Nowym zadymiarzom udało nam się zdobyć 9 pucharków? Całkiem nieźle. Star dropik. I to tylko tyle. Kolejnym zadymiarzem, który może tutaj mocno namieszać, uważam, że jest Charlie. Jak dobrze wiemy, Charlie potrafi zamieniać w kokon. I jeżeli ktoś chce uciec, to zmienimy go w kokon i już nigdzie nie ucieknie. Załóżmy sobie jeszcze wyposażenie i mamy też możliwość kupienia hyperataku. Ale nie mam tyle golda, więc nie będę inwestował. Niesamowita Charlie wjeżdża. I próbujemy. Jedziemy z tematem, moi kochani, i coś mi się wydaje, że Charlie może być najlepszym zadymiarzem na ten tryb. Ale zobaczymy, jak widzimy, jest jeszcze jedna Charlie, więc na początku się nie podpalajmy. Postarajmy się ich pokonać. Raz, dwa, trzy, cztery, dawaj pucharka. Idzie kolejny bot, ale na początku skrzynka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mój power cubes. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy też Angelo po lewej, który chce mnie pokonać. On ma gadżet, czy nie ma? Szybko. Pajączki, pajączki, dojeżdżacie go! Pajączki, dojeżdżacie go! Dobra. Jest pucharek, jest kotek! Z kotem może być problem. Dostał. Dostał. Dostał pająki na kota! Szybko, pająki! Wjeżdżacie, tak jest! Mamy już 4 sztuki! Let the
Ale tu się ostro klepią, chłopaki, leży! Pająki! Pająki! Dostał! Dostał! Gońcie go, pająki! Muszę uciekać, muszę uciekać, muszę uciekać. Dobra, czas uciekać. 6 pucharków. Ja postaram się kogoś złapać szybciutko na teleporcie. Go, 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 Farel. Nikogo tu nie ma. Jest, jest małpa, która chce uciec. Leci. Leci małpa tam w oponentu, czy mi się wydaje? Okej, małpa kogoś pokonała. Ma kolejnego ulta nabitego? Chyba wyleciała w powietrze. Dobra, dostał. Pięknie. Gra Karlem oddaje. Gra Karlem oddaje, widzowie. Małpa 9 pucharków. Ona chce zdobyć maksymalnie wszystkie. Ona chce zagrać o większą ilość pucharków. Go, go, go. Ja ją łapię. Nie trafia! Najgorzej! Niech małpa w niego wjeżdża. 3, 2, 1. Dobra. Raz, 2, 3. Po co tu już tutaj wszedł? Moje pucharki! 8 sztuk! Nie! Małpa uciekła! Nie zdążyłem! Ale było dobrze! Plus 7 pucharków? Jest kozacko. Zagrajmy jeszcze raz i postarajmy się faktycznie kogoś złapać w ten kokon. Bo coś mi się wydaje, że Charlie jest postacią, która potrafi zdobywać nielimitowane ilości pucharków. Przypominam, że mamy do pokonania dalej 9 pucharków. Czyli musimy zdobyć 10, żeby ustanowić rekord. Dobra, rozwalamy tutaj szybciutko od razu otoczenie. Raz, dwa, trzy, cztery. Moje. Cordelius? Raz, dwa. Wjeżdżajcie w niego, wjeżdżajcie, 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 wjeżdżajcie. Dobra, może power cubesy na początku, musimy być silniejsi, żeby ich tutaj dojeżdżać wszystkich. Okej, okay. Chodź, 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 bocie, 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 chodź. Lavry, Lavry, Lavry. On ma już 3, jeszcze perła po lewej, niedobrze. Musimy zawalczyć to ostro. Czas uciekać tak szybko? My walczymy dalej, nie ma czasu na ucieczkę. Albo dobra, ucieknijmy, zobaczymy co się stanie jak ucieknę z zerowymi pucharkami. Uciekam! I co? Porażka? Porażka? Dlaczego porażka? Czyli wiemy, że bez pucharków się nie ucieka. No dobra, moi drodzy państwo. Mamy po lewej stronie bota. O kurcze, 3. Jejku, jak oni mają. Leonardo DiCaprio. Komarów, 3 komary. Angelo. Ja ostatnio w odcinku chyba powiedziałem na niego Leonardo? Coś takiego, coś mi się pomyliło. Dobra, ale jedziemy. Mamy już 2 pucharki, więc dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Dawaj, 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 dawaj. Nie, to jest ten! Ten wariacik, jak on się nazywa! Jejku, nie pamiętam! Dobra. Dawaj, komara, szybko trzeba zbić. Komar zbity. Łapię ją! Złapałem w kokon! Pucharki jej wypadły! I dojazd! Pająki, jazda z nią! Jazda, 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 jazda! Dobrze, leżysz! Kot! Kot, 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 kot! Pająki, pająki, kot, kot! Niesamowite! Niesamowite! Kot wskoczył na 4. Ja dziękuję, widzowie! Porażka! Gramy jeszcze raz! Nie poddajemy się, walczymy dalej, moi drodzy państwo. 10 pucharków jest do zdobycia. On the line. O kurcze, 4 Angelo i 3 Spidermanki. No nieźle. No chodź, chodź, szybko, wariacie. Dobra, z kim oni się biją? Angelo. Nie no, w bota poleciało wszystko najgorzej. Wow, 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 wow. Gadżet, 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 szybko, szybko, po Angelo, tak jest. Oddawaj pucharkę, Angelo, o nie, trucizna. Szybko życie, szybko życie, szybko życie. 2 pucharki. ...390 HP. Najgorzej, jak ona przeskoczy, to jest po mnie. Mam nadzieję, że nie ma gadżetu do skakania. Dobra, lecą dzieciaki. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Oddasz te pucharki, uwierz mi, że i oddasz te pucharki. Wjeżdżam w nią, widzowie. Została. Jesteś moja. Toxic, jesteś mój. Ult, nie trafiam. Raz. O kurcze, 9 pucharków ma. I chce uciec. Ja jej nie pozwolę na to. Dostała. Ona ucieka. Ucieka z pucharkami. Nie ma pozwolenia na to. Uciekła. Tak, uciekła. Zostało 2 zadymiarzy tylko. Ajajajajajajaj. Ale bitka o pucharki, widzowie. Trafiam.
drogi widzowie, kroimy to! Raz, dwa, trzy! I mamy to! Zwycięstwo! Porażka! Tak, niech będzie porażka! Ale chodzi o to, że zdobyłem te pucharki! Mogłem uciec do teleportu, ale i tak by czasu w rundzie zabrakło. Kozacka postać! Zagrajmy sobie teraz Miko. Zadymiarz, który skacze, który fruwa jak ma nabitego ulta, no i może tutaj sobie poradzić. Sprawdźmy na początku, na ile strzałów zabija bota. Raz. Dwa. Trzy. Okej, na trzy strzały? Ale to był chyba ten bot słabszy. Mamy... O kurczę, Charlie. Wjeżdżam! Wjeżdżam! Wjeżdżam, rozjeżdżam! Dwóch naraz, kozak. Trzy cuby już są moje. Raczej trzy pucharki, bo tutaj cuby są osobno, pucharki osobno. Dwa, trzy, na trzy strzały porobiony. Zbierzmy sobie jeszcze raz. No dawaj! Ale długo tu się atak ładuje! Okej, mamy Charlie, którą można ładnie spuszować, ale chyba skoczy sobie na Bustera, bo on ma 6 cubów. Jeżeli uda mi się zdobyć 6 cubów... Nie, przypał, przypał! Przypał, 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 przypał. Hop, wyskakuje. Mam tylko 4 pucharki, najgorzej. A! Prawie mnie podjechał. Raz! Dwa! Kradnę! Kura! I dojeżdżam ją! Jest po tobie, gościu! Jest po tobie! Bum! 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 Nie! Będzie po mnie! Będzie po mnie! A! A! Prawie było po mnie! 9 pucharków, widzowie! Jest zadyma niezła! I przegrałem! Nie! Zdobyłem! 8! Okej! Okej! Myślałem, że przegrałem! No dobra, co mogę powiedzieć na temat Miko? Miko, gorzej się gra zdecydowanie niż Charlie, więc powróćmy do Charlie. Let's go! Musimy teraz zrobić 10 pucharków minimum. Gadżet. Dobra, szukajcie mi drodzy przeciwnika. Gaz dostaje? Czy nie? Dostał zatruty? Raz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Jestem szybszy, tak jest! Dwa pucharki. Raz. Dwa. Trzy. Okej, okay, oddawaj. Voila. Szybciutko, mamy już dwa power cubesy. O kurcze, belka, 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 belka. Czy ona miała pucharki? Dwa pucharki ma. Oddawaj puchary, Bel. Nara, stałem jeszcze pająki dla ciebie. Bierzcie ją, pająki. Patrzcie, zagryzą ją. Strzał, leżysz. Ktoś chyba ucieka, ktoś chce uciec z moimi pucharkami, nie pozwolę na to. Daryl, wracaj tu. Nie trafiam, teraz. Dostaję, leży. Oddawaj puchary. 7-8. Jest dobrze. Rosa. Wszystkie pucharki wysypały się. 13. Gadżet. I uciekam. Nie będę jej bił, nie będę jej bił, bo wygram to. Dobra, muszę niestety. Niestety musiałem ją pokonać. Udało się uciec z 13 pucharkami. Tak jak mówiłem, Charlie jest najlepszą zadymiarą na ten tryb. I to się potwierdza. Podsumowując dzisiejszy odcinek, Charlie jest najlepszą zadymiarą do zbierania nielimitowanych pucharków. Kiedy zawinie ofiarę w sieć, pucharki wypadają, a my możemy je wtedy skubnąć. Mega mi się podoba nowy tryb, na pewno dla was nagram jeszcze odcinek, jeżeli znajdę jakąś postać, która się będzie lepiej spisywała w nowym trybie niż Charlie. Więc jeżeli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Zostaw łapkę w górę, na dzisiaj to było tyle, trzymajcie się zadymiarzy, hej! Zadymiarze, hej!